Panie Pawle, co pan myśli o Konińskiej i noclegowni jako osoba z zewnątrz? Znaczy się, ja jako osoba z zewnątrz myślę o tym, że jest nie w porządku brać od ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy nie mają środków do życia, którzy chcą funkcjonować w społeczeństwie normalnie. Myślę o tym, że to jest nie fair, to jest bardzo nie w porządku i niewygodne dla tych ludzi. Bo co to jest za pomoc, tak? Skoro to jest, można powiedzieć, organizacja pożytku publicznego, która pomaga, w zamian żądając pieniądze za to. To znaczy jak to? Pan musiał zapłacić za... Znaczy, że ja jeszcze nie płaciłem, bo ja nie mam pieniędzy, ale żądają pieniądze. Ile? 15 zł w okresie zimowym i 10 zł jest w okresie letnim. Za dobę. Czyli 15 zł za dobę? Tak, 15 zł za dobę w okresie zimowym. To byłem bardzo zaskoczony, ponieważ kiedyś też sam prowadziłem ośrodek i brałem pieniądze, ale nie w ten sposób i nie tak, że po prostu człowiek z ulicy przychodzi, prosi o pomoc, tak? A tu nagle się okazuje, że trzeba zapłacić 15 zł z góry w okresie zimowym. Czyli twierdzi pan, że na noclegownia Konińska pobiera pieniądze? Od osób, które nie są z Konina na przykład. Ja po prostu przyjechałem z innego miasta, tak? Przyjechałem z innego miasta i poprosiłem o pomoc. Chciałem po prostu się wykąpać. Owszem, wykąpałem się, miałem udostępnione środki czystości, tam szampon, ręcznik, tak? Ale było powiedziane, że żeby być dalej, to będę musiał płacić 15 zł z góry za dobę pobytu w noclegowni na Nadrzecznej. Proszę Państwa, robimy biznes na bezdomnych. Tak, dokładnie. Wstyd. Wstyd. Wstyd i hańba. Moim zdaniem to jest nie fair. To jest nie fair. To mało powiedziane. To jest taka obraza człowieka, bo skoro ktoś mi oferuje pomoc, skoro jest ośrodek pożytku publicznego, bo to tak trzeba nazwać, i są wszędzie wywieszki, na dworcach, pomoc bezdomnemu, głodnemu, trzeba pomóc. No ale w zamian trzeba za to zapłacić, no to wybaczcie. To jest karygodne, moim zdaniem. No ja przepraszam, jako mieszkaniec za być może postępowanie takie kierownictwa noclegowni, być może są takie przepisy. Jeżeli takie przepisy są, to no cóż, mamy chyba chore państwo. Chore państwo, chory przepis. Nie powinno tak być. Owszem, jeśli bym pracował, miał pieniądze, nie odezwałbym się, nie? Ale jeśli ja przyjeżdżam nagle potrzebuję tej pomocy i ten człowiek, który mnie przyjmuje, tam pani czy pan, tak, wie, że nie mam nic, no nawet łzy w oczach miałem, bo i głodny, i nie do końca czysty, to już nie chodzi o to. Ale trzeźwy. Oczywiście. Zero alkoholu. Zero. No cóż, nie wiem co Państwo na to, ale ja jestem zdziwiony, zbulwersowany, ponieważ realia, zwłaszcza teraz, realia osoby bezdomnej, to są zupełnie inne realia niż osób, które pracują. Przecież niczym się nie różnimy od innych, to wiadomo, no, człowiek bezdomny, każdego może to dosięgnąć i dzisiaj rozmawiamy, dzisiaj ja bezdomny, jutro może być następna osoba, z którą rozmawiam, ja już mogę nie być bezdomny, tak? Bo losy różnie się mogą potoczyć. Oczywiście. A przepis, nie wiem, jeśli jest przepis, to nie wiem skąd ten przepis w ogóle jest wzięty i przez kogo podpisany. Bo w ustawie nie ma czegoś takiego. To na pewno jest przepis wymyślony, moim zdaniem, mając orientacji, przez ludzi, co się tym zajmują. Tak mi się wydaje. Nie chcę tu oskarżać, żeby nie było, że kogoś obczerniam, tak? Ale mi się wydaje, że to nie jest do końca tak. Spytam się pana prezydenta miasta Konina, czy taka uchwała była na posiedzeniu Rady Miasta? Być może była. Dziękuję panie Pawle. Dziękuję.